Jako, że mam za niedługo zostać ojcem, postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku sprankuję moją żonę i powiem jej, że odchodzę. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a to jest kolejny odcinek na Palionowie. Witam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Na samym początku koniecznie zostawcie łapkę w górę. Załóżmy 9... Nie no, wy jesteście kozakami, to 10 tysięcy łapek w górę i kolejny odcinek z Palionowa wlatuje na mój kanał, wiadomo. 10 tysięcy to jest tak dużo, ja nie mogę, jak wy to zrobicie, to wy jesteście totalnymi kozakami, prosami w ogóle w tą grę. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałem na początku, sprankujemy moją żonę i powiemy jej, że odchodzimy od niej, że nie damy sobie rady z tym wszystkim, że to jest, przerasta nas to i że musimy odejść, zostać sami i tak dalej. Ona jest w willi, gdzieś tam powinna być, przynajmniej tam ją widziałem ostatnim razem, więc tam sobie zajdziemy. Mam nadzieję, że się nabierze na to, mam nadzieję, że tu w ogóle była restauracja i tej restauracji to już widzę, że tutaj nie widać, żeby tu kiedykolwiek cokolwiek było, więc będzie trzeba tu coś zbudować. Możecie napisać w komentarze pomysły, co tu możemy zbudować. W każdym razie, słuchajcie, lecę ją sprankować. Na samym początku zostawcie łapkę w górę, tak jak powiedziałem. W sumie się powtarzam już, ale to nieważne, to jest bardzo ważne. I dodatkowo wbijcie na Twitcha, ponieważ są live'y na Twitchu. Tylko proszę was bardzo, bardzo was o to proszę, to a wręcz błagam. Jak wbijacie na Twitcha, to nie pytajcie tam o Palionowo, tylko spędźcie ze mną o, tam jest Emilia, to czekajcie, może mi dalej, że mnie nie słyszałem. Jak wejdziecie na Twitcha, to po prostu spędźcie ze mną fajnie czas, grając sobie w gierki, grając sobie w Minecrafta, grając sobie w CS-a, czy w cokolwiek tam innego gramy, ale proszę, nie pytajcie o Palionowo. Będę banował, niestety, ale będę banował. W każdym razie warto przyjść i po prostu ze mną tam spędzić czas, sobie pogadać, można zapytać o cokolwiek innego. Dobra, słuchajcie, idziemy do niej i będziemy ją teraz prankować. Boję się strasznie, bo nie wiem, jak ona to odbierze, ale mam nadzieję, że w miarę znośnie. Dobra, lecimy do niej, zobaczymy, co powie. Schodzę na dół. Kurczę, miałem rodzinnego piechura, niepotrzebnie, mogłem sobie skoczyć normalnie. Dobra. Jest na górze, dobra, wbijamy się tam na górę. O kurczę, czekajcie, nie mogę tam wskoczyć. Jeszcze raz. Dobra, uwaga, wchodzimy tutaj. Halo. Halo. Heja, jak tam życie? A, no dobrze, właśnie sobie robię zupę marchewką, wiesz, na jutro. Dobra. Słuchaj, no, musimy porozmawiać, wiesz? Mhm, mów, co tam? Tylko chodź, żeby musimy sobie usiąść gdzieś. Dobrze, już idę. Chodźmy może... A może weźmy się przespać, co, bo już jest noc, zobacz. No dobra. To chodź się przespać. Dobra, to ja pójdę spać do dziecka. Nigdy nie spałem w takim wyrku, czekaj, no bo tam nie ma drugiego tego. Nie można spać w tym wyrku. Można w dwóch, chodź. Nie, w jednym wyrku można w dwójkę? No, zobacz. Dobra, nieważne, nie było tematu. Dobra, no to jak będzie dzień, to porozmawiamy. O, no jest dzień. Okay. Dobra, słuchaj, siadaj tu na ten. No. Wiele rzeczy się tu wydarzyło ostatnio. Ty jesteś w ciąży, no. Ogólnie jest szał ciał. Masz tą lalkę swoją drogą, bo ją zabrałem. Ale co muszę ci powiedzieć... Co tam robisz razem? Nie wiem, ale czy to jest takie ważne teraz? Jak ja chcę teraz coś bardzo ważnego powiedzieć? Przepraszam, dobrze, no słuchajcie. Ja... Przerasta mnie to trochę, dlatego postanowiłem, że muszę odejść. Gdzie? Nie wiem, gdziekolwiek po prostu, przerasta mnie to. No to, że będę miał bliźniaki, to, że ludzie mnie ciągle torturują pytaniami, co? Odchodzisz ode mnie? No bo ja sobie nie daję rady, ty sobie dasz radę z nimi jakoś. W sensie, wiesz, syna mi tylko oddasz tam kiedyś, bo ten, no nie o to chodzi, słuchaj mnie, po prostu przerasta mnie bycie ojcem, nie jestem w stanie być ojcem, rozumiesz? No ale... No nie rozumiem, no przecież kurde, no damy sobie chyba razem radę, tak? No, o to chodzi w małżeństwie, żeby razem... Ale ja sobie nie daję rady z tym. Ja psychicznie nie daję rady, rozumiesz? Co mi przyciągałeś przy ołtarzu, co? Nie wiem, nie pamiętam. Ale to nieważne. Słuchaj, dasz sobie radę z nimi, tu ja już Dave'a poinstruowałem, Dave ci pomoże, wiesz o co chodzi. Nie chcesz, jakby mi co. Dave pomaga. No ale ja nie daję rady, ja muszę odejść, przykro mi. Dobra, to sobie odejść. No ale no, zajmiesz, sobie. No ale czemu ty od razu taka zdenerwowana jesteś? No a jak mam nie być zdenerwowana? Zostawiasz mnie samą z dwójką dzieci. W takim momencie. No ale jeszcze nie ma tych dzieci. Ja muszę teraz odejść, może wrócę zanim się urodzą. Ale muszę niestety odejść teraz, bo ja już nie daję sobie rady. Mnie przerasta to po prostu i... Drogę schaba, aha, czyli tobie to nie przeszkadza. Tobie to nie przeszkadza ogólnie, że ja sobie tam gdzieś ten... Tak? Z takim... Proszę bardzo, rób sobie co chcesz.
Aha, no i teraz będziesz tak stawiała tą sprawę, w sensie, że nie chcesz mnie zrozumieć teraz w tym momencie, tak? No ale no nie zrozumiem ciebie, bo ludzie tak nie postępują. No ale ja sobie tylko ludzie nie... Ludzie tak nie ale robią. Ale to widzowie sprawili, że ja muszę odejść. Dlaczego? Bo mnie torturowali pytaniami. Pytaniami mnie torturowali. No mnie też torturują, mi piszą, no to że też odejdź, też odejdź. Ta, super, naprawdę. Ja się nie poddaję w przeciwieństwie do ciebie, ale skoro chcesz się poddać, to okej, okay. Żegnaj. Dobra, no to cześć. Dobra, zobaczymy, czy pójdzie za nami. Będzie nas śledzić pewnie. Julka. A ja dzwoni do no, Julki. Wiesz co, zrobię to, tak, to samo, to co ty mi mówiłeś. Mówiłaś. Tak. Mówiłaś. Już się schować tutaj. Rozumiesz to? Co ja mam teraz zrobić? Płaczę że tam. Że sama nie dam rady. Co mam robić? No ja wiem, że mam Dawida, mam Paliona, ale kurde, jak oni wychowują swoje dzieci. Ja nie chcę, żeby moje dzieci wyrosły na patologię, na takie, jak syn Paliona i córka Dave'a. No ja wiem. Wiem, że nie możesz przyjechać. No ja wiem, Julia. Dobra, no damy jakąś radę, wiem. Dobra, wracam po jakieś rzeczy, bo nie my zapomniałem. No, dobrze. Siema, wróciłem no. Po swoje rzeczy tylko. Czy to nie jest już twój dom, więc wypadł stąd. No jeszcze... Chciałem przypomnieć tylko, że prawnie w małżeństwie wszystko jest pół na pół, więc tak naprawdę mogę pół domu mieć dla siebie. No, pół dzieci też możesz mieć dla siebie, wiesz? No ja tylko syna potrzebuję. Super, wyjdź z tego pokoju. Tutaj nie ma wstępu. Załatwię nakaz od sądu, żebyś miał zakaz zbliżania się do dzieci, rozumiesz? To? Ej, ale to ty u siebie na odcinku wrzuciłaś lalkę symulator, kurczę, dziecka do lawy. Sama, ty to zrobiłaś. I ty... Symulator, ziomek. No dobrze, no ale to już widać, co ty jesteś w stanie zrobić. Tak dbałaś o to dziecko, ostatecznie do lawy je wrzuciłaś, więc ja pójdę z tym do sądu. Czekaj, ja biorę swoje rzeczy. Czekaj, połowę rzeczy biorę. To nie jest twoje. Ten leżak był mój. Ja za to zapłaciłam. Won, idź 50 na 50, połowa leżaków jest moja. Mam policję. Nie bij mnie, biorę leżak, należy mi się. Połowa rzeczy jest moja. Halo? 997 policja? No dzień dobry, no tutaj mój były mąż mi tutaj uprzykrza życie. Były? Tak. Już były, jeszcze żeśmy się nie rozwiedli. Dobrze, dziękuję bardzo, że państwo będą, do widzenia. Zaraz przyjedzie policja, więc masz 10 sekund. Czekaj, no biorę połowę leżaków, które do mnie należą. Mam się zabić? Kurczę, zabrałaś mi leżak. Dobra, mam połowę leżaków. Donice to też biorę po połowie. Wyjdź stąd, możesz stąd. Należą mi się. Możesz? Czekaj, policz te donice, żebym dobrze je wziął, żeby nie było, że ci zostawię mniej na przykład, nie? Albo zabiorę za sobie tam. O, no nie mi. No ale patrz, ile tych donic jest, ja muszę wszystkie zabrać. Skoro ty nie chcesz iść, to ja sobie pójdę w takim razie. O, no to weź sobie te donice, nie? W połowie, żebyś było, żeby nie było, że ja wszystko mam. Pa. 50 na 50, nie? O Boże, jaki prank dobry. Dobra, czekajcie, odkładam te leżaki. Zaraz ją znajdziemy. O nie, ona wzięła jeden leżak sobie jednak. Dobra, ale czekaj, donice też odłożę. Nie wiem, gdzie one były. Tu chyba była, tu. Tu? Dobra, niech będzie tak. Gdzie ona poszła? Dobra, strzelam, że poszła do kościoła. To jest taka osoba, która zawsze tam idzie. Dobra. Lecimy za nią. Dobra, no nie wiem, co ona zrobiła totalnie. W sensie nie wiem, jak to odbierze, jak jej powiem, że to jest prank. Ale dobra, już jej chyba musimy powiedzieć, bo już to za daleko idzie. Jeszcze zaraz to faktycznie odejdzie. Czekajcie, dobra, lecę tam. Chyba, że w barze jest. Może w barze siedzi. Nie, chyba... Poszła do kościoła? No wiesz, Julia, ja nie wiem, ja chyba to będzie koniec chyba. Gdzie ona jest? To jest po prostu koniec. Zgubiłem ją, nie wiem gdzie ona gada przez telefon, ale słyszę ją, więc jest blisko. Nie mam totalnie siły na nic. Wiesz o co chodzi. Gdzie ona jest? No ja wiem. Może w tym domu, może w tym domu jest. Albo na wieży? Kurczę, gdzie ona jest? Halo, Emilka. Gdzie ona jest? No nie! Halo! Halo! O, tam jest, dobra, gada tam na górze. Nie wiem, słuchaj stara, to jest takie ciężkie wszystko. No tak, no i co, czego tu szukasz? Czego szukasz? Czekaj, daj mi pogadać z Julką, bo Julka będzie miała złe zdanie o mnie. Odsuń się. Julka! Julka! Słuchaj, ona wydziwia, bo ona na mnie teraz nagaduje, bo ona chce mi podgórkę w życiu zrobić. Przestań. Ale to jest prawda, Julka. Bo... Zostaw Julkę moją. Ona bzdury gada.
Miłka się już nie słyszy. Miłka się rozłączyła aż z tego wrażenia. Słuchaj mnie, dobra, bo muszę ci coś powiedzieć. Nie chcę. Ała! Co jest to mnie tak, gościu, na ciebie mnie opuszczasz, teraz mnie jeszcze no ale słuchaj, bo chcę ci powiedzieć coś! Moje dzieci, przepraszam, moje dzieci. Nie, 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 to są moje dzieci. Przestań, bo cię zabiję zaraz. Nie masz psychy. Nie masz psychy, rozumiesz? No bo uciekasz się, boisz, co? Jesteś tchórzem! Jesteś po prostu tchórzem! Ała! No dobra, ale kurczę, no i... Aha, dobra. No i te właśnie, widzisz co, czyli chcesz rozmawiać? Dobra, chodź! Chodź, musimy porozmawiać. Chodź, chcę siąść tutaj, bo muszę ci coś powiedzieć. Albo dobra, tu. Stójmy. To był prank. Nigdzie nie odchodzę. Gniewasz się? Ma strzałę w ogóle w dupie. O kurde, zemdlała. Ogniewasz się czy nie? Wyciągnę... No kurde, ale kto ci pozwolił? Kto ci pozwolił podnosić rękę na męża, no? No ale... Czuj to samo, co ja czuję! Czuj to, rozumiesz to? No nie. Ty sobie będziesz teleportować teraz tylko po to, żeby mnie zabijać. No kurczę, tak. No przestań! To był wybryk tylko tak... No kurczę! A kurczę, skubana. Słucham cię. A, dobra. No co? Ja nie mam nic do powiedzenia już. To był prank po nie prostu. Nie masz nic do powiedzenia. No, nie zbliżaj się do mnie. Nie masz nic do powiedzenia mi. No nie rób mi, dlaczego ty masz tyle życia? Koksa zjadłaś. Na bank koksa zjadłaś. Dobra, no dobra, przepraszam, to był prank, no tyle no w temacie. Ale wybaczysz mi? Nie wiem. No dobra, nie to nie. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jesteś brutalny. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Widzimy, nie ała! W górę, no nie, bo nie mogę wypłynąć! Utop się! Nie zostawię, ała! No kurde, Julia, halo. Ała, no przestań tak. Ej, jak to zrobisz? No. Aha, okej, okay, dobra. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Nie. Widzimy się na następnym się. Odcinku. Już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Do widzenia.